To jest Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Już teraz czas na rozmowę z Państwa i moim gościem, z gościem Wieczoru WTK. Nowy rok przywitał nas nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która z pewnością mocno odbije się na kieszeni kierowców. O najważniejszych zmianach porozmawiamy dzisiaj z doktorem nauk prawnych Marcinem Juwą. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Witam gorąco wszystkim w nowym roku. Panie doktorze, jak od 1 stycznia zmieniła się wysokość mandatów za przewinienia drogowe? No, przede wszystkim będzie drożej, drożej, jeszcze raz zdecydowanie drożej. Znaczy, wysokość mandatów drogowych reguluje rozporządzenie w sprawie wysokości tych mandatów, zawierające taryfikator mandatów i punktów karnych. I od tego trzeba wyjść. Dotychczas policjant miał prawo nałożyć na nas taki mandat za wykroczenie drogowe w wysokości maksymalnie do 500 zł. No i tutaj zmiana następuje pierwsza, to znaczy od 1 stycznia bieżącego roku policjant będzie mógł wystawić mandat nawet do 5000 zł, czyli mamy znaczącą podwyżkę. A jeśli zostały złamane co najmniej dwa przepisy, a nie jeden, wówczas nawet może być to kwota wyższa, bo do 6000. To jednak oczywiście nie wszystko, bo jeśli sprawca trafi do sądu, za ten uprawniony czyn będzie sąd uprawniony do wymierzenia kierowcy karę grzywny w wysokości do 30000 zł, co jest istotną zmianą, gdyż do tej pory było to zaledwie 5000. No i tu oczywiście te zmiany wysokości mandatów odczujemy szczególnie przekraczając prędkość. Na przykład kierowcy przy przekroczeniu prędkości, no i tutaj mamy zwiększony taryfikator do 16 km na godzinę, wystawione było 50 do 100, teraz będzie 200 zł. Powyżej 20 km na godzinę mieliśmy 100, 200 zł, teraz mamy 300 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj dochodzą już dużo wyższe stawki, na przykład przy przekroczeniu powyżej 51 km do tej pory było 400, 500 zł, teraz już mamy 1500, 60 było 400, 500, mamy 2000, powyżej 70 mamy już do 2500 zł. Proszę zwrócić uwagę na to, że to są bardzo wysokie podwyżki. W każdym przypadku jest to co najmniej dwukrotność dotychczasowej stawki, co nie jest oczywiście mało. W niektórych przypadkach jest to wzrost o co najmniej 500%, więc tak naprawdę to są bardzo poważne podwyżki. Dodatkowo w przypadku recydywistów, czyli osób, które popełnią to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od poprzedniego, stawka mandatu ulega podwojeniu. Czyli tutaj bardzo głęboko jest stosowany drenaż w naszej kieszeni. Oczywiście nie należy przekraczać prędkości i zachowanie jak najbardziej zgodne z prawem jest widziane i tutaj absolutnie nie krytykuję tego, nie neguję i nie podnoszę tutaj kwestii bezpieczeństwa. Natomiast ciężko się tutaj nie oprzeć wrażeniu, że jednak jest to dość mocno nakierowane na to, żeby do tej naszej kieszeni sięgać jak najgłębiej, a wręcz pokusiłbym się złapać nawet o stwierdzenie, że chodzi tutaj głównie o operowanie budżetu naszego kraju. No ale to jeszcze nie wszystko. Do największych podwyżek mandatów w porównaniu z dotychczasowym taryfikatorem dojdzie jeszcze w przypadku między innymi na przykład rozmowa przez telefon. Dotychczas było 200 zł, teraz mamy 500. Wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Było 300 zł, teraz jest 2000. Nieustąpienia pierwszeństwa pieszym, było 350, teraz jest 1500. Wyprzedzenie przed i na przejściu dla pieszych, dotychczas było to 200 zł, teraz jest 1500. Podwyżek tak zdecydowanych jeszcze nie było. Oczywiście ma to zdyscyplinować kierowców i jak gdyby wymusić od nich jazdę bezpieczniejszą. Natomiast kwoty, które będą wymierzane, będą kwotami horrendalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że zdecydowana większość mandatów w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa, a więc nie spowodowana na przykład wypadkiem, a jedynie zachowaniem potencjalnie niebezpiecznym, które jednak nie ma negatywnych konsekwencji, stanowi aktualnie niemalże wysokość minimalnej pensji. Czy takie mandaty są współmierne do czynu? I tutaj należałoby się nad tym pochylić. Ja mam wątpliwość, czy aby na pewno. No tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, ciężko się nie oprzeć wrażeniu, że jednak chodzi bardziej o ratowanie budżetu niż o realne bezpieczeństwo. No faktycznie, kwoty wprawiają zawrót głowy i faktycznie trzeba będzie bardzo wolno jeździć, aby takich mandatów nie dostać. A panie doktorze, czy zmiany sięgną również punktów karnych? Tak, oczywiście. Te zmiany w znakomitej większości wejdą w życie we wrześniu bieżącego roku. Aktualnie maksymalna liczba punktów karnych wynosi 10 punktów. Już z kolei niedługo będzie to 15, natomiast podwyższeniu nie ulegną limity tych punktów.
czyli 20 punktów dla kierowcy, który mają prawo jazdy nie krócej niż rok, 24 dla pozostałych. Dla przykładu podam Państwu, że 15 punktów będzie można otrzymać m.in. za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed nim, przekroczenie prędkości powyżej 50 km, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu pieszych albo na nie wchodzącemu. Czyli tutaj mamy ten katalog też rozszerzony. Co istotne, punkty będą zerowały się dopiero, i teraz uwaga, po 2 latach od chwili opłacenia mandatu, a nie jak do tej pory od momentu jego otrzymania. Czyli tutaj mamy kolejną zmianę. Znikną także kursy umożliwiające redukcję punktów karnych. Już nie będziemy mogli korzystać z tego dobrodziejstwa. Dużą zmianą będzie powiązanie wykroczeń i liczby punktów karnych z wyliczeniami składki OC. Czyli będzie to zrobione w systemie centralnej ewidencji kierowców. Ten system będzie gromadził nie tylko dane już o punktach karnych, ale także o wysokości mandatów oraz ich uiszczenia. Czyli informacje będą wysyłane do ubezpieczycieli, którzy na ich podstawie będą wyliczać stawkę ubezpieczenia na kolejny rok. Czyli tak naprawdę może się okazać, że w przyszłym roku otrzymamy tak horrendalnie wysoką stawkę OC, że może nas nawet nie być na nią stać. A jeżeli już jesteśmy przy OC, to zwiększenie również ulegną kary za brak ważnej polisy OC. W przypadku, gdy brak polisy będzie dłuższy niż 14 dni, to właściciel zapłaci 2-krotną pensję minimalną, czyli 6020 zł, o 440 zł więcej. No i potem sukcesywnie te stawki za dłuższą zwłokę w opłaceniu OC będą rosły. Niezwykle ważne informacje to te, które pan doktor Marcin Juwa dzisiaj nam przekazuje. No i myślę, że wielu z nas także teraz szybko liczy w głowie, czy te pieniądze będą nam się zgadzać w kieszeni po otrzymaniu takiego mandatu. Panie doktorze, co jeśli nie zgadzamy się z nałożonym na nas mandatem? No oczywiście zawsze możemy odmówić przyjęcia takiej formy ukarania nas. Wówczas sprawa jest skierowana do postępowania sądowego. No oczywiście tutaj należy pamiętać, że nie zawsze z automatów warto odmawiać, dlatego że koszty postępowania, koszty dojazdu, koszty biegłego na przykład mogą znacząco przekroczyć na przykład sam mandat, który moglibyśmy za dane wykroczenie popełnić. Sąd w celu rozstrzygnięcia sprawy prowadzi postępowanie dowodowe, czyli może przesłuchiwać, tak jak wspomniałem, czy świadków, czy biegłych, za których później ktoś będzie musiał zapłacić. W przypadku naszej przegranej będziemy to my. Oczywiście to jest pewne ryzyko, dlatego ja nie zachęcam do tego, żeby absolutnie za każdym razem odmawiać. Natomiast no, faktycznie należy się zastanowić, czy jesteśmy na pewno na tak zwanej wygranej pozycji. Reasumując, odmawianie przyjęcia mandatu powinniśmy się zastanowić, czy będziemy w stanie udowodnić, że na pewno nasza racja jest właściwa i że jest po naszej stronie. Więc tutaj byłbym dość ostrożny, ale tak jak mówię, zawsze istnieje możliwość odwołania i zawsze możemy pójść z ukaraniem, co do którego się nie zgadzamy, do sądu. I o tym wszystkim, co już od stycznia obowiązuje, drodzy Państwo, w polskim prawie, rozmawiałem z Państwa i moim gościem, z gościem Wieczoru WTK. Był nim dzisiaj pan doktor nauk prawnych Marcin Juwa. Panie doktorze, pięknie dziękuję po raz kolejny za objaśnienie w ten jasny, klarowny sposób wszystkich tych zawiłości prawnych. Bardzo dziękuję, pozdrawiam uprzejmie wszystkich. Ja Państwu także pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że byliście Państwo razem z nami, ale proszę nie zmieniajcie Państwo kanału. Za chwilę ciąg dalszy Wieczoru WTK. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Do zobaczenia.